No i tam w kolejnym odcinku pomagamy teraz Lambertowi. Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z Obierek. Rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. O. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Wiesz, że ta, jak się wyraziłeś, pokraka, to może być Ciri? Słyszałem. To może wykaż trochę empatii? Nazywam rzeczy po imieniu, taki już jestem. Dobra, mniejsza z tym. Nie chcę mi się z tobą kłócić. Racja, nie ma czasu do stracenia. Pokraka czeka. Lambert. O, przepraszam. Potencjalna Cirilla. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak, gotowy? Ruszajmy, nie ma na co czekać. No. Miałem ci powiedzieć. Nie dotrzemy do kręgu przez góry. Zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Czyli musimy iść od strony stawu. Tak jak przy próbie medalionu. Zgadza się. Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. Ten, kto cało z medalionem wróci, dowiedzie, że jest go godzien i na szlak wstąpić może. Wesemir słyszał, jak go naśladuje? Nie znosi tego. Byłom Savoli. Nie zamurowaliście go jeszcze? Wesemir by chciał, ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewa. A tak do stawu można iść na skróty. A szkoda, że nam zbóje z salamandry więcej dziur nie zrobili. Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Geralt? Jak się zastanawiam. Będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawu w pław. Nie, mam zacumowaną łódź. Wiesz, chodzę tam czasem na ryby. No proszę, nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co wypłynie na powierzchnię. A, to wiele tłumaczy. No. Trzy tysiące co jest tam. No. Ja zrobimy trzy. Dobra, idziemy. Jak tam z Wesemirem? Lepiej? Chyba tam. Staruszek przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzyć. Z jakim efektem? Słabym. Ale wiesz, zamek jest duży. Łatwo się w nim mijać. Ktoś musi w nim mieć, nie?
Słyszałem. Przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera, w tej mgle nigdy jej... Przed moim przyjazdem była burza? Nie pomyślałem. Tak, 5 dni temu. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. Musi coś być. No ja nie mam nic. No tam coś jest. Silnego ataku. Co zobaczę, jest git. Wejście do jaskini jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko 2 chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Nadal cię to gryzie? Gryzie? Nie. Tylko wkurwia. Na cholerę była ta próba. Przecież i tak większość tych, którzy wrócili z kręgu żywiołów, zginęła w przeciągu roku na jakichś bagnach, polując na utopce za koronę, 30 za głowę. Więc po co to? Powinieneś spytać Wesemira. O, pytałem wiele razy. Wierz mi. Zbieramy się, skakuję. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. Nigdy nie radzę sterować. Sam robiłeś tę łajbę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie marudź. Na drugą stronę jeziora dopłyniemy. Chyba, że w coś przypieprzymy. Ledwo widać, co jest przed dziobem. A coś jest pod nami. Mgła gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Całkiem, całkiem. Legendarna flaszka. Odpadnij trochę od wiatru, bo żegiel ci łopocze. Nie już ojca dzieci robić. Dobra, jesteśmy blisko. Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Tylko zanim wejdziemy, lepiej... Wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota? Jesteś bardziej drażliwy niż jen. No, tylko się nie zakochaj. Chodźmy. Pomocy! Słyszysz?
Jakiś chłopak. Wie, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda. A jeśli nie? No, brzmi jak podrobiony głos. Taki sztuczny. Sprawdźmy to. Na wszelki wypadek. A, jakiś jak spadnie. Wesemir mówi prawdę. Zawsze pchasz palce między drzwi. No dobrze, chodźmy. Ej, mały. Spokojnie, tak. Jesteś bezpieczny. Uda. No dobra, zwracam ci honor. Miałeś rację. Proszę, proszę, kto by się spodziewał? No. Wrócimy do tego później. Najpierw zajmijmy się mglakami. Oj. Trzeba się strzelać na chwilę. No, dziewiąta. Kto by się spodziewał? No. Coś mi mówi, że prędko nie odpuścisz. A no nie. Cały świat powinien usłyszeć o tym, że słynny Geralt z Rivi dał się podejść jak dziecko. Może Jaskier ułożyłby o tym jakąś balladę, co myślisz? Dobry pomysł. Lambert, to nie są żarty. Kiedy chodzi o czyjeś życie, wolę dmuchać na zimne. Oczywiście. Szlachetny biały wilk nigdy nie zostawiłby człowieka w potrzebie. No święty niewiedźmy. Zmieniając temat, czy ja dobrze widziałem, że ten chłopak... Jeden z naszych. Musiał utonąć w czasie próby. A mglaki zapamiętały jego wygląd i głos. Uroczy. Zabierajmy się stąd. Nie musisz mnie namawiać. Wiesz, ja tu w ogóle nie chciałem przychodzić. Lambert, dość. Dobra, jest git. Kot. To, nie to. Potrzebuję. Ale teraz jeszcze przyda. O, skrzynka. A nie, to nie jest skrzynka, pomyliło mi się. Zaraza, za wysoko. Ale pominąłem wszystko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmin jest samotnikiem. Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa Wesemira. Gotowy? Uch, cholerny grubasie. Raz, dwa, trzy. Też lekki nie jesteś. No, to idziemy. Co by jakby spadł? Oj. Słowo daje, kręcisz się jak gówno w przeręblu. Chodźmy na górę i miejmy to już za sobą. Dobra? Gotowy? To samo, co nie? Raz. Też lekki. No.
też jest. No. Można by te ściany rozwalić arkiem. I obudzić starego grota. Możesz tak nie tupać do cholery. Spokojnie, poślizgnąłem się tylko. O. Nic nie ma na razie. Myślałem, że to jest skrzynka, ale to tylko ta jest kamienina. A gości? Pokruszone na kawałki. Stary grot nie lubi gości. Oj. A to coś innego jest, czy to samo? Ale tu cuchnie grzybem. A czego się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiołkami? Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Skrzynka. Jest skrzynka. O. Rzeczy, może lepsze nawet. No lepsze. Jeszcze nie mam kota. Nie wydawało mi się, że mogę coś wziąć. Myślałem, że coś tu lepszego będzie. A, skrzynka jest. Oj, przeciążony jestem. To trzeba te... Chociaż wezmę i zobaczę, co to jest. Jakie ma to... Ten. Lepsze. Coś jeszcze zdobyłem, nie? Nie wiem, czy go obudzę, jak przejdę obok niego, ale nie ryzykować. No i znowu się ciemno zrobiło. Wyjście. Uff, dobrze wyjść na powierzchnię. Ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trollach? To one mają kłopot, nie my. Nie wiem, komu chcesz zaimponować, ale na mnie te twardzielskie teksty nie robią wrażenia. I kto to mówi? Wesemir opowiadał mi, jak robiliście zlecenie dla Nilfgaardczyków w Velen. Co? Co ty robisz? Zabijam potwory. Dobre sobie. Tak mi się powiedziało, wiesz. Chodźmy już. O, jest troll. Widzisz, jak przed nami spieprzę?
trolle się tak nie zachowują. Wy dwa nie iść dalej. Wiedźminy w dolinie. W dom z kamienia. A góry trolle. Troli góra. Co? O, tak. To troli góra. Ty rozmawiaj z tymi idiotami. Spokojnie. Chcemy tylko przejść do kręgu. Wiedźminy jedno mówić, drugie robić. A czasem i trzecie kłamczuchy. Czy to nie są te trolle? Tam te buty. Drogi krępaki, bo was nasz wir porąbie, rozumiecie? O boj. Zrozumiałe, gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary. Inaczej nas ukamienują. Jest tu ktoś? Halo? Jak trolle rzucać kamień, wy nie iść dalej. Wiedźminy nie rozumieć? Rozumieć. Mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. Ty słuchać, mimo to. My wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć. To nic nie da. Daj mi mówić. Znasz się na negocjacji, jak one na deklinacji. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień, a wiedźminy nie oddać, tylko gadać. Może wiedźminy dobre? Ty głupi, wiedźminy zabijać potwory, a trolle potwory. Tak, tak, nie rób mina. Będzie tak. Wy tu zostawić ostre maczugi. Wy przejść. Jak nie, my bić. Niech będzie. Zostawimy tu miecze, ale zabierzemy je, jak będziemy wracać. My iść nie chcieć. Metal niedobry, fuj, szczypie w usta. Zwariowałeś. Rób to, co ja i nie drżyj się. Dobra, udało się pokojowo załatwić sprawę. Tu się chyba minąłeś z powołania, co? Hmm? Jeśli dobrze pamiętam wykłady babcia Wesemira, wiedźmi nie zabijają potworów. Źle pamiętasz. Zabijają tylko te, które szkodzą. One rzucały. To jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. No. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie ma? Nie pomyślę. Za Gbura? Nie zaprzeczę. No ale dość komplementu. Weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. No. Dobra. Filakterium jest na miejscu.
No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. A ty jak sobie poradziłeś z trollami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Axii, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak, przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. To jakaś dobra historia? Wyborna. Napadło mnie dwóch zbójów. Jeden mierzył z kuszy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzelić kompana, a potem się powiesić. Nie musiałeś ich zabijać. Ale mogłem, więc to zrobiłem. Dwóch skurwysynów mniej. Powiedz, zawsze byłeś takim cynicznym sukinsynem? Nie. Zanim Wesemir przywiózł mnie do Kermoren, byłem róż. Aż tak źle być Wiedźminem? Ponoć można skończyć gorzej. Szkoda tylko, że nie miałem wyboru. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z karczmy i wlazł prosto w gniazdo Neckerów. Ale uratował go pewien wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Jego. Dobra, skoro. Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja, pierdolę takie przeznaczenie. Nie wiedziałem, przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym sukinsynem, to już wiesz. Dobra, dość smędzenia. Zbierajmy się. To najpierw chodźmy po miecze, bo bez broni jak bez ręki. Święte słowa, bracie. Wiedźminy biorą ostre maczugi i idą do domu. Mhm. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, Geralt, zbieramy cię. Racja. Wracajmy. Pan przodem. Dobra, to co to B?